dzisiejszych informacjach powiemy o tym, jakie stanowisko piastuje były zastępca dyrektora Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Jak dzieci uczą dorosłych przestrzegania przepisów drogowych. Oraz o nowym nabytku Straży Miejskiej. Marcin Podworski, który nie chciał z nami dzisiaj rozmawiać, ze stanowiska zastępcy dyrektora Teatru do Spraw Administracyjno-Gospodarczych został odwołany m.in. ze względu na niechęć ze strony załogi. Długo bezrobotny nie pozostał. W ubiegły czwartek zarząd miasta mianował go na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jeleniej Górze. Ta decyzja personalna zarządu miasta wywołała kontrowersje wśród radnych Akcji Wyborczej Solidarność. Niepokoi nas to, że od przynajmniej po raz drugi jest to obsadzenie tymczasowe. Poprzedni dyrektor był tylko na pół roku, też tymczasowe dostał umowę na tymczasowe zatrudnienie. Następne jest też tymczasowe. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ten pan, który objął teraz w chwili obecnej, który razem pracował z panem dyrektorem w teatrze, nie cieszyli się dobrą opinią pracowników tego teatru i były w stosunku do dyrekcji teatru było bardzo dużo zastrzeżeń. W samych superlatywach o nowym dyrektorze OSIR-u wypowiada się natomiast jego pracodawca, czyli prezydent Jeleniej Góry Józef Kusiak. Wiemy o tym, że pan Podworski ma takie predyspozycje do działalności w określonym środowisku sportowo-turystycznym. Zresztą, jak pamiętam, od wielu lat zajmuje się turystyką. Kiedyś kierował firmą Juventur, potem miał własne przedsiębiorstwo, chyba do dzisiaj ma to przedsiębiorstwo, ewentualnie jego żona, które zajmuje się organizacją wyjazdów i wypoczynku mieszkańców, ludzi w ogóle. I taka decyzja została podjęta, ponieważ dyrektor, który był z konkursu, no, nie spełnił do końca naszych oczekiwań. Ten poprzedni dyrektor OSIR-u po półrocznym okresie pracy został przeniesiony na stanowisko kierownicze w Dziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. Kierowca, tutaj znajduje się nasza szkoła. Popełniłeś błąd w jeździe. Przekroczyłeś prędkość. Kierowca zwolnił. Dziękuję bardzo. Oj, to trudno dostała. Daję pani o tą kwaśną cytrynę i prosimy, żeby pani zwolniła. Dobrze, dziękuję bardzo. A ten mężczyzna jechał zdecydowanie za szybko, dlatego też otrzymaną cytrynę musiał zjeść. Po prostu, żeby to była przestroga dla pana, żeby pan zapamiętał. Oczywiście. Teren szkoły, 40. W ten oto sposób dzisiaj dzieci ze szkoły podstawowej w Kostrzycy upominały kierowców, którzy nie respektują przepisów drogowych. Czego się boisz? No bo jak idę ze szkoły, to mogą mnie potrącić. Kiedy idę do szkoły, nie ma chodnika i mogą mnie przejechać. Wójt gminy Mysłakowice obiecuje rozwiązanie tego problemu już w przyszłym roku szkolnym. Jest to droga województwa, leży w kompetencji władz wojewódzkich. W związku z tym zarezerwowaliśmy w budżecie 20 000 zł jako partycypację w kosztach budowy. Aktualnie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy, wykonuje się projekt techniczny. Zgodnie z oświadczeniem, czy powiedzmy z decyzjami Urzędu Marszałkowskiego, budowa chodnika rozpocznie się w miesiącu wrześniu. Podobną akcję w Jeleniej Górze przeprowadziły dzieci ze szkoły podstawowej nr 14. Integracja z Unią Europejską na płaszczyźnie duchowej to temat posiedzenia Komisji Kontaktów pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną a Ewangelickim Kościołem w Niemczech. Trzydniowe spotkanie, na którym obecny był m.in. zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ksiądz biskup Jan Szarek, miało miejsce w parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Karpaczu. Polska jest w przededniu, to znaczy w procesie rozmów o wejściu do Unii Europejskiej, a strona niemiecka ma duże doświadczenie, bo była jednym z tych krajów, którzy zakładali Unię Europejską, a więc słuchamy też chętnie doświadczeń tych, którzy mają wieloletnie doświadczenie w Unii Europejskiej i oczywiście informowaliśmy się o wzajemnej sytuacji społecznej i politycznej w obu krajach.
Polska Rada Ekumeniczna, podejmując temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, uważa, że zjednoczenie duchowe jest równie, a może nawet ważniejsze od integracji polityczno-gospodarczej. W tym procesie współodpowiedzialności nie może zabraknąć kościołów, zarówno kościołów lokalnych. Na przykładzie takiej, tutaj mogę powiedzieć, w Karpaczu, w parafii Wang, która jest nie tylko centrum turystycznym, ale i też jest pewnym na mapie tu wyznaniowym ważnym ośrodkiem życia społecznego. Tak samo i jeżeli chodzi o sprawy centralne, kościołom przede wszystkim zależy na tym, aby ta Europa, która jest i ta Europa, która ma powstać razem z nami, była stosunkowo daleko idącą socjalną Europą. Zakończone dzisiaj w Karpaczu spotkanie będzie kontynuowane już za kilka dni w Görlitz. Nowym samochodem na usługach Jeleniogórskiej Straży Miejskiej jest Citroen Jumper. Spełnia wszystkie ustawowe wymogi odnośnie przewozu zatrzymanych osób, pozwalając w ten sposób uniknąć strażnikom niebezpiecznych sytuacji, z jakimi dotychczas spotykali się niemal codziennie. Kierowcy naszych polonezów, funkcjonariusze Straży Miejskiej, po prostu dostawali ciosy od przewożonych z tyłu osób. Były takie przypadki, gdy osoba nawet mimo, że była skuta kajdankami z tyłu, potrafiła się jakoś tam wygiąć i kopnęła naszego funkcjonariusza w głowę, podczas gdy on prowadził pojazd. Citroen został zakupiony dokładnie za 71 200 zł i jak twierdzi Witold Łazarewicz, jest to najtańsze auto tej klasy. Czy jeleniogórscy dealerzy nie potrafili zaproponować nic ciekawszego niż ten stojący tutaj oto Citroen? Może nie tyle nic ciekawszego, co nic tańszego. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych musiał być robiony przetarg na tego typu auto, na wszystko przekraczające kwotę 100 milionów złotych. Oferta Citroena okazała się najkorzystniejsza finansowo i po prostu Citroen wygrał przetarg. Na jeleniogórskie drogi wyjedzie już w przyszłym tygodniu, po tym jak zostanie w nim zamontowany system łączności. Nie wliczając nowego Citroena, w sumie Straż Miejska w Jeleniogórze dysponuje 10 samochodami osobowymi, z czego 8 to niejednokrotnie wysłużone polonezy. Warbrunn i okolice jego. Pod takim tytułem 150 lat temu został wydany pierwszy polski przewodnik turystyczny. Dzieło autorstwa Rosalii Saulson, Polki żydowskiego pochodzenia, otwiera obszerna prezentacja uzdrowiska Cieplice. Następnie opisanych zostało 12 wycieczek po Sudetach. Zawiera jakby obraz kotliny jeleniogórskiej z połowy XIX wieku, zachowania ówczesnych turystów, wygląd obiektów, które mamy, nie tylko wygląd obiektów, ale możemy też zapoznać się z tym, jak ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali kiedyś na kurację, a przy okazji odwiedzali góry, bo taka była kolejność rzeczy, jak przeżywali to, co widzieli, ponieważ autorka wręcz instruuje swoich czytelników, tych, którzy się z tym przewodnikiem udadzą w góry, jak mają się zachowywać w poszczególnych miejscach, co na co zwrócić uwagę, jak odczuwać, czym się zachwycać, a na co lepiej nie zwracać uwagi. Aby uczcić mijający jubileusz w szczególny sposób, Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry wznowiło edycję przewodnika. Warto dodać, że dzieło Saulsonowej do tej pory ukazało się jedynie raz, właśnie 150 lat temu we Wrocławiu. Zasadnicza treść przewodnika została zachowana praktycznie bez zmian. Dodaliśmy natomiast wstęp wyjaśniający wiele aspektów związanych z jego powstaniem i samą postacią autorki. Oraz dodaliśmy do samego tekstu ponad 100 przepisów, które wyjaśniają rzeczy mało w tej chwili czytelne dla współczesnego odbiorcy. Przepisy te, myślę, będą ważną rzeczą. Dodaliśmy także ponad około 20 ilustracji, których nie było w pierwotnym tekście, oraz współczesną mapkę z zaznaczonymi trasami, jakie w przewodniku zostały opisane. Przewodnik wzbogacił się również o słownik nazw występujących w tekście, ponieważ jak się okazuje, nie wszyscy wiedzą, że Krummhybel to po prostu Karpacz. W finałowej rozgrywce o puchar zagrają 4 drużyny. Witaral zmierzy się 9 czerwca w Zamościu z Natą Gdańsk, natomiast Montek z Lublin z Sośnicą Gliwice. Jeżeli jeleniogórskie piłkarki zwyciężyłyby swoje spotkanie, to dzień później w Lublinie z pewnością z Monteksem zagrałyby w ścisłym finale. I tutaj rysuje się właśnie szansa na uczestnictwo jeleniogórskiego zespołu w rozgrywkach o puchar zdobywców pucharów. Nawet w przypadku przegranego meczu, gdyż jak wiadomo, Monteks ze względu na pierwsze miejsce w lidze zagra w Pucharze Mistrzów Krajowych.